2018 rok był prawdopodobnie najbardziej dramogennym czasem w historii polskiego internetu. Mam wrażenie, że wtedy dosłownie codziennie była jakaś afera i działo się naprawdę dużo. Założenie Fame MMA, drama Gimpera z Kasprem Montażystą, powstanie ekipy Freeza, Clown z Koszalina, czy też te bardziej negatywne rzeczy, jak na przykład stream Górala, Rafatusa czy Daniela Magicznego. Dzisiaj... A w ogóle Rafatus chyba teraz dalej jest w internecie i coś nagrywa, co? Przeniesiemy się właśnie do roku 2018 i przedstawię wam kilka dram z tego okresu, o których mogliście już zapomnieć. W końcu to już prawie 6 lat, prawda? Przypominam o zostawieniu suba na kanale i łapce w górę, a my zaczynamy. Prawdopodobnie większość z was kojarzy Rafoniksa i jego przeszłość, aczkolwiek możliwe, że trochę młodsi widzowie jedyne z czego go znają to przeróbki AI i jego legendarne teksty, a tak w zasadzie nie wiedzą nic oprócz tego. Rafoniks, a raczej Marcin Krasucki, rodzony w Białymstoku. Białystok, Leśna Dolina, czy coś ci to przypomina? To jeden z pierwszych, jeśli nawet nie pierwszy w Polsce patostreamer. I w zasadzie to z tego zasłynął, bo do czasu bana na YouTube w 2018 roku głównie tym się zajmował. Stał się tak bardzo popularny dzięki temu, że był po prostu niesamowicie zabawny. Zresztą widać to po ilości jego legendarnych tekstów. O k***a, piwo prawie wylałem. Widzieliście k***a? Ten refleks? Ale przejdźmy do sedna. Podczas jednego ze streamów na początku 2018 roku pomiędzy Rafoniksem, jego ówczesną dziewczyną Kingą i jego przyjacielem Adamem, którego bardziej możecie kojarzyć jako masnego Jima, wywiązała się spora kłótnia. Ale od początku. Marcin prowadził streama ze swoim kolegą oraz Adamem, lecz ten w pewnym momencie zniknął na dłuższą chwilę. Rafoniks więc poszedł zobaczyć, dlaczego tak długo go nie ma. Okazało się, że siedział on w pokoju i rozmawiał z Kingą, co dość mocno go zdenerwowało, bo już chwilę później słychać było, jak kazał Adamowi wypić i zamknąć mordę. Bardzo szybko jednak przepychanka słowna zamieniła się w bójkę. What the fuck? Po tej intensywnej zaledwie minucie chłopaki wreszcie zaczęli ze sobą jakoś rozmawiać, więc mogliśmy się dowiedzieć czegoś więcej. Powodem, dlaczego Adam poszedł pogadać z Kingą, miało być to, że płakała, jednak pianemu, warto zaznaczyć Marcinowi, nie wystarczyło takie tłumaczenie, bo jak sam stwierdził, uwaga, cytuję, pianemu? Nie to kurwa. Fuj, mnie to bawi ogólnie, mega mnie to bawi. Jak śmiesz, to daj łapkę w górę, przepraszam. Następnie Rafoniks wyzywał swoją dziewczynę, bo w ten dzień z nim zerwała oraz możemy się dowiedzieć, że ją zdradzał. Finalnie cała kłótnia pomiędzy Marcinem a Adamem i Kingą toczyła się jeszcze przez około 10 minut, po czym wymieniona dwójka opuściła mieszkanie. Ej dobra, a to nie jest mieszkanie. Ta typia, z którą teraz ma dziecko. Ale to jeszcze nie jest koniec tej historii. Dzień później Rafoniks odpalił streama, podczas którego w rozmowie z Boxdelem tłumaczył się z sytuacji z poprzedniego dnia. Streszczając jego wyjaśnienia, Marcin twierdził, że większość rzeczy, które mówił podczas kłótni, nie były prawdziwe, a wymyślał je, ponieważ był wpływem. Przyznał też, że żałuje tego, co zrobił i wie, że postąpił bardzo źle i ogólnie, że jest mu głupio przed Kingą, a tym bardziej Adamem. I przykrość osobom, które były mi bliskie, Kinga, jak i Adam, to coś, co miałem, no tylko to, co ja jeszcze miałem, a tutaj z Kingą pod jednym dachem żyłem. Adam do mnie często wpadał, można powiedzieć, że jak bracia swojego czasu, aczkolwiek te relacje tak spierdoliłem, że nie mogę nazwać już typa bratem, bo... się zachowuje. Jak czas pokazał, Rafoniks z Adamem nie zerwali kontaktu i kontynuowali swoją znajomość, nawet później biorąc razem udział w projekcie Masno. Mało tego, chłopaki w 2020 roku na streamie na Instagramie rozmawiali na temat tej sytuacji. Jako, że obaj byli trochę pod wpływem, wyszło to dość dziwnie. Nie było tak, że zastałem was w takiej sytuacji? Mam się teraz chyba wykupić, czy potem live? Tak cicho jest ten znaczy, filmik. Możesz spróbować, no. Ale nie, no, bo mi się wydaje, że tak było. Myślisz, że... Bo teraz na fula jest. Zaczynasz obrażać już, mówiąc takie rzeczy, stary. Wybaczcie, że przerywam, ale mam dwie bardzo szybkie informacje. Jeśli jesteście moimi widzami i chcielibyście zobaczyć trochę więcej kontentu ze mną w trochę innej, bardziej luźnej formie, to zapraszam na mój drugi kanał, na którym będą się... Cześć, Slashy. Więc liczę, że zjawicie się i na drugim kanale, i na Twitchu, więc to tyle, wracam do filmu. No dawaj. Większość z was zapewne kojarzy dramę Boxdela z Adrianem Polakiem po gali Fame 13, kiedy ten zarzucił Michałowi faworyzowanie Roberta Pasuta, jeśli chodzi o wygraną Doja Rama. Robert Sutonator, Pasut, to krzyczcie kurwa! Adrian Polak,
to też krzyczcie! Ale dzisiaj nie o tym, ponieważ pierwsze dość duże spięcie pomiędzy tymi panami miało miejsce w okolicach lutego 2018 roku. Wszystko zaczęło się od Adriana, który na swoim streamie oglądał shot z live'a Boxdela, na którym poruszał wątek Górala i wypowiedział jedno zdanie, które spowodowało, że w Polak bardzo się zdenerwował. Brzmiało ono tak. Górala bardzo lubię, ostatnimi czasu bardzo dużo z nim gadam, Adriana trochę mniej. Po usłyszeniu tego zdania zaczął jechać równo z Michałem przez następne kilkanaście Górala? Czy nawet kilkadziesiąt minut, ale co dokładnie mówił, do tego zaraz tego, przyjdziemy, tego bo psa muszę wspomnieć o jednej bardzo istotnej rzeczy w tej sprawie. Zdanie, które wam zacytowałem, brzmiało trochę inaczej, a mianowicie Górala bardzo lubię, ostatnimi czasy bardzo dużo z nim gadam, z Adrianem trochę mniej. Ostatnio bardzo dużo z nim gadam, z Adrianem trochę mniej. I patrzcie, co ten idiota chyba pomyślał, pa. Adriana, lubi mnie mniej. Lubi mnie mniej. I się zaczęło, kurwa. Z twojej głupiej niewiedzy rozpętajesz wojnę, typie. No, bo nie potrafiłeś sobie powtórzyć shota. Widzicie więc, że ogólnie geneza tego konfliktu i ogólnie cała ta drama ogólnie nie miała miejsca. Dlatego on się tak z Polakiem za bardzo nie lubi, tylko bardziej za Ferrarim zawsze był. Adrian po obejrzeniu wspomnianego shota zaczął zarzucać Michałowi wbicie kosy w plecy, że odwaliło moc sławy i że go olewa, na co ten odpowiedział, zarzucając mu hipokryzję i atencyjność oraz że zerwał z nim kontakt z powodu gadania za plecami. Teraz Adi, przypomnij sobie, co się wydarzyło, kurwa. W przeszłości, jak się zakończyła nasza znajomość. Zignorowałem w pewnym momencie po prostu Adriana, bo zacząłem się dowiadywać paru niefajnych rzeczy na jego temat. Następnie Polak zaczął wyciągać Boxdelowi prywatę, twierdząc, że po przyjeździe do niego sprzątał jego chatę, znalazł nawet jego obsrane gacie, gotował mu, robił mu zakupy i wiele, wiele innych prywatnych rzeczy. Michał jednak sprawnie i sensownie odbijał piłeczkę, czasami dając się troszeczkę ponieść emocjom. Hipokryto zajebany, bo takiego f***era jak ty, to trzeba jebać po prostu, kurwa, najgorzej jak się da, nie? No i to jest, kurwa, po prostu, jaki to jest po prostu przychlast. Cała ta drama to realnie jedynie ciekawostka, do której ja osobiście bardzo lubię wracać, a szczególnie do odpowiedzi Boxdela na wypowiedź Polaka. Boże, ja nie wiedziałam, że coś takiego uważam, że jest mega zabawna i tam jest dużo śmiesznych momentów. Ale no, jak dzisiaj wiemy, panowie przez lata mieli ze sobą różne spinki, ale generalnie, co do zasady, mają ze sobą raczej pozytywne relacje. Tak jak wspominałem we wstępie filmu, w 2018 roku powstała ekipa Freeza i zgrało się to praktycznie idealnie z kolejną dramą, którą wam przypomnę, ale zacznijmy od początku. Freeze, zanim jeszcze stworzył swoją ekipę, stworzył filmy, w których praktycznie zawsze występowała jego dziewczyna Kinga i to właśnie w tym okresie zaczął zyskiwać niesamowitą popularność. Patrząc na to, jak ważnym elementem w jego materiałach była, trzeba przyznać, że jej udział w początkowym sukcesie Karola był naprawdę ogromny i nawet mogę się pokusić o stwierdzenie, że jakbym miał to tak procentowo podzielić, no to Freeze 75% sukcesu, a Kinga 25%, bo naprawdę jego kanał mógłby się na luzie wtedy nazywać Freeze i Kinga i mi się wydaje, że nikt co do tego by nie miał problemu i nie byłby jakoś szczególnie zdziwiony. Wyobraźcie sobie jednak, jak bardzo zdziwieni musieli być ich widzowie, jak w okolicach 9 lipca do internetu wyciekło zdjęcie Kingi całującej się z jakimś innym facetem. No muszę przyznać, że burza wtedy w internecie wybuchła ogromna, bo większość ludzi założyła, że Kinga zdradziła Karola. Teorie te potwierdzały też storki Freeza, na których pisał, że chyba nie wytrzyma tego psychicznie, dziękuję za wsparcie, bo nie wie, czy sam by dał radę się uspokoić i tak dalej. Z tego więc powodu błyskawicznie na Kingę spadł ogromny hejt. Zresztą tego sama też nie ogarniam. Pomagała, ponieważ ja dzień później wstawiła story, w którym brzmi strasznie zuchwale i tak arogancko. Tak powiem tylko na szybko jedno słówko. Dziękuję wszystkim, którzy się o mnie martwicie, ale nie musicie, bo ja sobie radzę. Kilka dni później, bo 14 lipca, na kanale Freeza pojawił się film pod tytułem Freeze i Kinga wyjaśnienia, w którym Karol poniekąd potwierdził teorię zdrady, bo jak sam powiedział, sam był w ciężkim szoku, kiedy zobaczył zdjęcie Kingi całującej się z innym facetem. Mimo to jednak zachował się na tym filmie naprawdę dobrze, bo nie widać w nim ani grama złych emocji i sam poprosił o zaprzestanie hejtowania Kingi i podziękował jej za ich współpracę i ogólnie związek. Że nie ma moich zdjęć, po tym jak zobaczyłem, że nie ma tego pierścionka. Co mnie? Dobrze, 20 dobrze. Minut nie minęło, a dostałem wiadomość. No i po 20 minutach zobaczyłem coś, co mnie jeszcze bardziej zabolało i coś, co już wszyscy widzieli.
czyli to zdjęcie, które już każdy chyba widział. Nie miałem o tym pojęcia, dostałem je w ogóle od Marcina Malczyńskiego, gdzie on napisał mi na Messengerze. Czas mijał, afera zaczęła przycichać, a tu niespodziewanie, bo po niemal 3 latach przy okazji premiery kursu Freeza dowiedzieliśmy się nowej, bardzo istotnej informacji, jeśli chodzi o tę dramę. Mianowicie wujek Łuki powiedział, że Kinga naprawdę realnie dała znać Karolowi, że z nim zrywa. Zresztą sam miał mu odpowiedzieć: ej typie, ona z tobą zerwała. I tutaj pokazałbym wam ten fragment, ale kompletnie nie mogę go nigdzie znaleźć. Nie wiem, on wyparował, więc wybaczcie. Nie była to jednak jedyna nowa informacja, którą otrzymaliśmy w 2021 roku, ponieważ to właśnie wtedy Kinga powróciła na YouTube wraz ze swoim nowym chłopakiem. Z jej filmu mogliśmy się dowiedzieć, jaki był powód zerwania, zresztą posłuchajcie sami. Więc tak, w momencie, kiedy wyszłam w związek z Karolem, czyli z YouTuberem, bardzo mi się to podobało, to było takie... Wydaje mi się, że ten chłop, jak robi filmy, to cały czas kręci się wokół jednego tematu, tak szczerze. Zaczęłam się czuć bardziej materialnie. Zaczęłam się czuć jak tak naprawdę przedmiot używany do taka maszynka do zarobku, o dokładnie. I nie wiem, dziwnie się tak kończą te filmy. Nie wiem. Dziwne.